Cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w krótkim programie, jak tytuł wskazuje, Spętania i uroki. Program, myślę, bardzo na czasie. Natomiast oczywiście na moim kanale znajduje się już kilka filmów a propos spętań, a propos uroków, z tego względu, że lubię ostrzegać, że tak powiem. Natomiast wiem, że do grupy, do fanpage'a dochodzi sporo nowych osób, więc zawsze warto ten temat poruszyć, szczególnie w momencie, kiedy okazuje się, że jak gdyby znowu ruszyła fala na Facebooku reklam, spętań i uroków, szczególnie miłosnych, dlatego że rzadko słyszy się, żeby ktoś chciał spętać zawodowo, przede wszystkim miłośnie. I chciałam Wam wyjaśnić, przemówić do rozsądku, być może również a propos różnicy między tymi dwoma czynnościami magicznymi, dlatego że to są zupełnie dwie różne rzeczy. Jedne są pozytywne, pożyteczne, drugie niekoniecznie. A bardzo często, jeżeli usłyszymy, nie wiem, dwupunkt, likwidujemy czakry, spętania, jakieś nowe słowo się pojawia, to się okazuje, że ma swoich nabywców, ale nikt się nie zastanawia, jakie niesie ze sobą konsekwencje. Tutaj właśnie o tych konsekwencjach troszeczkę będę chciała porozmawiać. Witam Kasię, witam Grzegorza, witam te wszystkie osoby, które słuchają. Ja postaram się ten film upublicznić również na YouTubie, upublicznić w grupie, na swoim profilu, dlatego że uważam, że jest on bardzo, bardzo ważny. Słuchajcie, od wiek wieków dwie metody na przyciągnięcie miłości. Uroki i spętania. Uroki od wiek wieków w różnej formie. Jest to rodzaj magii ludowej, magii sympatycznej. Uroki miłosne się robi. Robi się uroki miłosne na przyciągnięcie miłości. Po prostu uroki miłosne na przyciągnięcie konkretnej osoby. Nie jest to nic złego, dlatego że nie narusza wolnej woli tej drugiej strony. Tutaj po prostu czasem się używa, nie wiem, miodu, czerwonych wstążeczek, różowej, czerwonej świecy, odpowiednich zaklęć przyciągających, jeżeli mówimy o ogólnym przyciąganiu, to typu, nie wiem, niech pasuje do mnie jak rękawiczka do dłoni, jeżeli mówimy o przyciąganiu konkretnej osoby, to niech to mietek mnie pokocha, ale w tej nowoczesnej magii zazwyczaj tutaj się stawia dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo i to już nas zabezpiecza przed naruszaniem wolnej woli. Są to metody takie odludowo bezpieczne, także nieproblematyczne. Ja zawsze powtarzam, że niekoniecznie działają, dlatego że nie robią nic na siłę, mogą jedynie wspomóc, jeżeli ktoś się zagubił, oczyścić, jeżeli ktoś jest zabrudzony. I tutaj faktycznie takie uroki się robi. U mnie na kanale też znajdziecie porady na przyciągnięcie miłości, na przyciągnięcie ukochanego, na przyciągnięcie konkretnego mietka. To są bezpieczne rzeczy, z tego względu, że one po prostu mają pomóc, są wspomagające jak witamina C. Czyli być może wielkiego przeziębienia nie wyleczą, ale wspomóc mogą, jeżeli są jakieś drobne problemy, czy problemy w związku, czy żeby uaktywnić, ułatwić drogę, jak ja to mówię, między dwójką ludzi, więc to jest zupełnie naturalne. Ale ostatnio pojawiło się bardzo dużo, znaczy odkąd ja sięgam pamięcią, to ja mam raz w tygodniu pytanie, czy nie zrobię spętania. To fakt, czyli muszę mieć jegomościa, po prostu muszę mieć. Jak to w ogóle wygląda z etycznego punktu widzenia? Ja go tak kocham, więc muszę mieć. Czyli wolność dla motylka to szpilka. A to już nawet etycznie nie wygląda dobrze. I mam jedno w tygodniu takie pytanie o spętanie. Natomiast chciałabym, żebyście znali różnicę między spętaniem a urokiem. Tak jak mówiłam, uroki, lekka magia, różowa magia, sympatyczna magia. Natomiast spętania to już jest magia czarna. I tak jak ja Wam zawsze powtarzam, ja nie rozróżniam magii czarnej, białej, zielonej, różowej, pomarańczowej. Znam to, ale tego nie stosuję. Natomiast czemu czarna magia, czemu ta zła magia, nazywa się czarną, chociaż czarny kolor jest bardzo dobry w magii, nazywa się czarną, dlatego że narusza spętanie, wolną wolę drugiego człowieka. I tutaj rozróżniamy nasze normalne działania, kiedy można robić urok miłosny. I
tak ja też robię, tak mam takie zlecenia i tak natłumaczy się przed takim zleceniem, że urok miłosny, jeżeli facet czy kobieta chciała odejść, jest to jej wolna wola, nie chce być z tym człowiekiem, po prostu nie zadziała, więc nie lubię tego robić, bo ja lubię mieć skuteczność, a nie fantasmagorię, biorę pieniądze za to, że ktoś się uprze, że musi mieć urok. Strasznie denerwująca sprawa, ale jednocześnie, jeżeli chodzi o spętania, takich rzeczy absolutnie nie robię, dlatego że ja wiem, jakie to niesie konsekwencje. Jeżeli wy nie wiecie, to wam teraz opowiem. Ostatnio pojawiło się na Facebooku, Instagramie dużo takich ogłoszeń, zrobię spętanie i jest to bezpieczne. Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczne spętanie, bo to tak jakby mówić o bezpiecznym gwałcie. Bo dokładnie, tak jak gwałt jest na ciele fizycznym, bardzo bezpieczna sprawa, tak samo spętanie jest gwałtem na ciele energetycznym, na energiach, na wolnej woli drugiego człowieka. Także takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Pojawiło się, że jest bezpieczne, że człowiek nie jest jak zombie. No nie, nie jest jak zombie, chodzi do pracy, po takim spętaniu normalnie funkcjonuje, tak? Tam się nawet pojawiło w opisie, że nawet lepiej funkcjonuje, może dodanie jakiejś energii demonicznej, dlaczego nie? Natomiast na pewno jest jak zombie względem osoby rzucającej spętanie, bądź na zlecenie, bądź dla siebie. Dlatego mówienie, że jest to bezpieczne, jeżeli naruszamy wolną wolę, to tak jak mówię, to tak samo jak może być bezpieczny gwałt, tak jest bezpieczne spętanie i nie ma tutaj wyjątków od reguły. Uroki miłosne każda lepsza, gorsza wiedźma zna. Poczytać można na internecie o nich, nauczyć się z mojego kanału również. Są to stare filmy i nie niosą ze sobą konsekwencji. Takie uroki, ta magia sympatyczna, tak ją nazwijmy, dlatego że ona ma coś wzmocnić, jeżeli może, ma coś poprawić, jeżeli może. No na wszystko możemy robić, na wygraną w totka też może się udać, na, jeżeli jest nam to dane, na sprawy biznesowe, na dostanie pracy, ale spętanie polega na czymś zupełnie innym, polega na naruszeniu wolnej woli drugiego człowieka. I to by jeszcze może was nie przekonywało, szczególnie tych desperatek i desperatów, którzy muszą mieć tego Mietka albo tą Romanę, po prostu, bo nikt inny nie jest godzien, bo tak kochają, że muszą uwiązać do siebie po prostu, etycznie dno, bo ja go kocham, no i a jak on ciebie nie kocha, to by jeszcze może was nie przekonało. Ale może przekona was to, że jeżeli robimy urok, pracujemy z energiami żywiołów, pracujemy z energiami przyrody, tutaj nic nie zrobimy na siłę, są to takie bardzo pozytywne aspekty, jak ma pomóc, pomoże, jak nie, to na siłę nic nie zrobi. Natomiast spętanie jest zabawą z demonami. Prawdziwego spętania, dlatego też nie wierzcie reklamom, że zrobię spętanie, bo jestem szeptuchą. Jeżeli bawisz się z demonami, to zrobisz, ale konsekwencje będą znaczne. To jest po prostu zabawa z demonami. To nie jest magia świec. To, że ci ktoś wyśle zdjęcie ołtarzyka, że powiązał wasze zdjęcia, użył czerwonej nitki, a w ogóle miał 300 świec rozstawionych, to nic nie oznacza. Dlatego, że wtedy jest to robiony urok, a nie spętanie. Zadziała bądź nie zadziała, zrobiony bądź nie zrobiony. Tu się nie wtrącam. Każdy ma swoje umiejętności. Na tym świecie znam 3 osoby, które mogłyby zrobić spętanie. Dlatego, że pracują z energiami nie z tego wymiaru. Natomiast przy pracy z energiami anielskimi chociażby jest to w miarę bezpieczne, chociaż też coś za coś, też ofiary, ale to już jakby tematyka na drugą pogadankę. Natomiast spętania w jakiejkolwiek formie, czyli naruszanie wolnej woli drugiego człowieka, żeby mnie kochał, żeby dał mi awans, żeby nie wiem, przyjechał, żeby zadzwonił, cokolwiek, bo tu mogą być oczywiście różne spętania, jest to naruszanie wolnej woli poprzez wysłanie do tego człowieka demona, który nakazuje, tak jakby wchodzi w niego, stoi przy nim, nakazuje mu działanie wedle naszej woli.
Wedle naszej woli może być dla dobra wszystkich bez szkody dla nikogo, natomiast niekoniecznie dla dobra mojego ze szkodą dla osoby, która mnie nie chce. To jest chyba oczywiste. I pamiętajcie, że to nie jest magia świec, czyli nie sznureczki, nie kręgi, nie cuda, tylko już pieczęcie, wzywanie bytów demonicznych, umawianie się na ofiarę i to najczęściej nie jest ofiara maga, chociaż i tak swoją karmę odzyskają jak gdyby i to w bardzo szybkim tempie, bo teraz karma działa bardzo szybko, nie poprzez wcielenie, ale jak łupnie, to łupnie. Ale również ofiarą jesteście wy, jeżeli robicie spętanie. Dlatego, że jakaś ofiara musi być. I być może za rok się nic nie stanie. Być może za 2 lata się nic nie stanie. Ale okaże się, że na przykład będąc z tym spętanym człowiekiem, zacznie was, nie wiem, tłuc z tej miłości, bo będzie tak piekielnie zazdrosny z tej miłości, zacznie was lać po mordzie za każdy dzień dobry na ulicy do innego faceta. Po 20 latach ockniecie się, że nie chcecie z nim być, ale nie będzie takiej możliwości. I wtedy jest wróżko, ratuj. Mało tego, ja zawsze mówię, że już lepiej sobie odciąć rączkę i nóżkę jako ofiarę, niż czekać na to, jak demony wybiorą ofiarę za nas. Mało tego, może się okazać, że na przykład macie z tym człowiekiem dzieci, a one są po prostu chore, bo przychodzi jakaś wada genetyczna. Karma wraca. I jeszcze uderza nie tylko w was, ale również w was najbardziej, bo to wy będziecie się opiekować chorym dzieckiem. Dzieckiem, które, nie wiem, funkcjonuje jak roślina. Tak? To dziecko również znosi karmę, bo pamiętajcie, że już w Biblii ten przepływ energii jest opisany, gdzie jest powiedziane, że Bóg każe do któregoś tam pokolenia, nagradza do trzeciego pokolenia. Czyli gdzieś te genetyczne rzeczy przechodzą w tej ezoterycznej, energetycznej formie. Także tak to wygląda. Dlatego, tak jak mówię, mało jest osób, które zrobiłyby prawdziwe spętanie, bo jeżeli nawet potrafią, to tego nie zrobią, bo nie muszą żerować na tym, że się da 15 albo 20 tysięcy za to, że ktoś zrobi spętanie i faktycznie ten urok może zadziałać, dlatego że mają i taką ilość klientów, i taki dobrobyt, i taką stosują magię, że nie muszą po prostu nabijać kogoś w niebezpieczeństwa energetyczne. A jeżeli są osoby, które mówią, że to zrobią i jest to bezpieczne, to jest po prostu czysty marketing. I teraz od was zależy, czy dajecie się na te wszystkie energetyczne pułapki złapać, czy niekoniecznie. Bardzo ciężko jest uwolnić z takiego spętania. Ja kilka takich uwolnień miałam, ale to tak jak z urokami miłosnymi. Generalnie u mnie magia jest dowolnością, jak u prawdziwej szeptuchy, dlatego że ja mam taki cel w życiu, żeby taką szeptuchą miejską zostać. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, już mi się oczy śmieją. Ale uroki miłosne, kiedy ja się natłumaczę, że to tak nie zadziała, jak on chciał, to poszedł, a w ogóle to tak na siłę to się w ogóle nie robi. Można otworzyć tą ścieżkę, drogę, ale to przeważnie nie działa. Nie lubię robić rzeczy, które nie działają. To postanowiłam, że uroki miłosne będę robiła naprawdę bardzo drogo, a odpętywanie od spętań, jeżeli ktoś nie udowodni, że miał po prostu chwilę zaćmienia i nie wiedział, bo za niewinność się nie karze, ale jak wiedział, co robi, to będzie normalnie za $1 000 000. Kropka. Bardzo ciężka sprawa, bardzo ciężko z takiego spętania uwolnić. To jest energia demoniczna, czyli ponownie musisz wejść w pieczęć demona, danego demona, musisz go odkryć, kto tam stoi, zapytać o imię, wejść w pieczęć tego demona i po prostu go odesłać do źródła. To nie jest już sprawa prosta, to nie jest magia świec, to nie jest magia rytualna, którą my tutaj czynimy na kanale. Także naprawdę musicie się bardzo mocno zastanowić. Dlaczego poruszyłam ten temat? Dlatego, że co jakiś czas wybuchają właśnie w mediach społecznościowych reklamy spętań. Więc ja muszę być tego antyreklamą, żeby wam po prostu powiedzieć, jak to wygląda i z czym to się je. Narusza się wolną wolę, czyli wkłada się na siebie również konsekwencje karmiczne. Wkłada się na siebie również konsekwencje karmiczne i tak jak mówię, możecie zbankrutować, nóżkę, rączkę może wam upitolić,
dzieci mogą urodzić się chore z tego względu, że karma przechodzi, jak gdyby to są te matryce rodowe, właściwie o czym my tutaj rozmawiamy, może tak być. Możecie stracić coś, co jest dla Was bardzo cenne i ważne. Możecie stracić własne zdrowie. Najlepiej, jakby się na Was odbiło. Dlatego, żeby innych nie karać za Wasze energetyczne błędy, szczególnie tych pokoleniowych, bo to wielka szkoda. I właśnie tak to działa. A potem nagle po 15 latach taki był dobry człowiek, a tak mu w mordę na ulicy dali, że się nie obudził z tej śpiączki. Bo takie są konsekwencje. Demon zawsze pobiera. Demon zawsze pobiera energię, emocje, wydarzenia, ofiarę za to, co zrobi. Bo zrobić, zrobi. Przy spętaniu jest absolutna pewność, że się uda. Ale prawdziwy mag, który posiada troszeczkę chociaż takiej empatii życiowej, nie naraża ani siebie, ani ludzi na te działania. Tak, Marzena, właśnie ze względu na tę panią, która sama zaczepia ludzi, dzisiaj powstaje ten program, bo ja wiem, że te osoby, które są ze mną długo i oglądały filmy, to te osoby rozumieją tę drobną różnicę między urokiem magii sympatycznej a magią demonicznego spętania. Natomiast pani tutaj opowiada, że jest to bezpieczne. Weźmie od Was 500 albo 1500 albo 15. A i tak pewnie nie zrobi, bo nie sądzę, że ktoś, kto w ten sposób zdobywa klientów, ma wiedzę i umiejętności wręcz salomoniczne, bo to jest wszystko a propos wielkiej kabalistyki już, to nie jest magia rytualna, tutaj każdy szczegół, każdy kąt napisania hebrajskiej litery w danej pieczęci jest ważny, żeby nie przyciągnąć bandy demonów i sobie życia nie spaprać, więc taką wiedzę nie zdobywa się na kursach, takiej wiedzy nie zdobywa się u szeptuchy. One robią uroki miłosne. I tak jak mówię, wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie wyjdzie, pomóc pomoże, jeżeli może. Natomiast spętanie jest demonicznym gwałtem. Bezpieczne spętanie jak bezpieczny gwałt. Nie ma po prostu czegoś takiego. Pamiętajcie, że robiąc sobie karmę, to już nie za 15 wcieleń. Teraz ten czas, to już w Biblii powiedziano, że czas zacznie biec szybciej. Nie dlatego, że nam się zmniejszą godziny. Oczywiście pęd życia powoduje jakby zmniejszenie czasu, takie odczuwalne, ale chodzi o karmiczne rzeczy. Dlaczego czas zacznie biec szybciej? Bo zaczniemy odbijać to, co zrobiliśmy tu i teraz. Po to, że w pewnym momencie ta energetyka tego świata się skończy i przejdziemy do tych innych wymiarów, będziemy bardziej. No, kto przejdzie, to przejdzie. Kto nie przejdzie, ten zostanie. Tak sobie jeszcze wymyśliłam, że jeżeli już mamy stosować uroki miłosne, to najlepiej faktycznie ta czerwona wstążeczka, te zdjęcia w miodzie, te czerwona z różową świecą w intencji. Jak ma zadziałać, to zadziała, ale najlepiej zastosować urok osobisty. Jeżeli urok osobisty nie zadziała po 3 miesiącach, no facet nie kocha. Znaczy tak prosto, no tak prosto powiedzieć, nie kocha. Jeżeli na przykład ktoś mówi, że robi spętania, zapytajcie się, którego demona wzywa. Jest kilku, którzy pomagają. Z jakim demonem pracuje? Na jakiej pieczęci? A w którym miejscu na drzewie życia to by się znalazło, a gdzie jest w kabale? To jest taka wiedza, o której ja nie będę mówiła. Bo jeszcze by ktoś wykorzystał. A po co? Ja wiem, ale nie wykorzystuję. Ale zawsze jest tak, że i tak raz w życiu się zrobi głupotę i potem się za nią odpokutuje, a potem można powiedzieć, że nie róbcie tego, kochani. Nauczcie się na moim własnym błędzie. Jeżeli taka osoba mówi, że to jest bezpieczne, że w zasadzie wam to się nic nie stanie, bo to wszystko jest bezpieczne, jest nieprawda. Jest kompletnie nieprawda. Nawet jeżeli zrobimy urok, który będzie czymś w rodzaju, powiedzmy, nie wiem, magii wudu, trochę na siłę, to i tak odbekniecie. Ta osoba też odbeknie. Ale wy też odbekniecie, dlatego nie warto. Mało tego, jeżeli ja bym robiła spętania, to znając konsekwencje, które i tak by do mnie przyszły, więc bym nie robiła, bo ja się boję po prostu. Nie chciałabym, żeby mi dupło finansowo, zdrowotnie, międzyludzko. Ja mam fajne życie. Naprawdę. Bardzo je cenię. To jeżeli ta osoba mówi, że was zabezpieczy, to bzdury mówi. Ofiara gdzieś musi być poczyniona. I na pewno nie będzie to osoba maga. Ja nagrywam ten
taki o tej tematyce film kolejny raz, po to, żeby Was po prostu przestrzec. Z tego względu, że tak. Ja klientów mam mnóstwo, nie narzekam, ciągle wrzeszczę, że gdzie Was się tyle rodzi, po prostu i tylko pytania, więc to nie chodzi o konkurencję, bo uważam, że Mercedesy się nie ścigają. Zawsze tak mówiłam. Po prostu. Wiem, że jestem dobra w tym, co robię. Kropka. Nie znoszę, jeżeli ja pracowałam na opinię wróżki osoby czyniącej i magicznej. Uczyłam się wielu rzeczy, o których Wam mówię, ale wielu rzeczy, o których Wam nie mówię, bo po prostu takich rzeczy się nie mówi. To jest okultum. Wiedza tajemna. Po prostu. Koty. Spokojnie. Nie duchy. Jeżeli ja pracowałam na opinię, wizerunek. Wy mnie widzicie. Ja nawet te vlogi nagrywam dlatego, żebyście zobaczyli, jak ja mam normalne życie, oprócz tego, że mam nienormalne. Tak? Czyli pracuję na swój wizerunek. W różnej formie. Przynoszę z Biedronki ogórki. Też Wam to pokazuję. Czynię z Wami rytuały vlogmasowe roczne. Pracuję na opinię i nazwisko, żeby się potem okazało, że przez naciągactwo, chęć zysku. Zyski przychodzą z dobrą pracą. Tu nie trzeba mieć chęci zysku, po prostu z dobrą robotą przychodzą zyski. I nie trzeba się, nie wiem, reklamować, Bóg wie jak. Robić dobrą robotę trzeba. Psuje się i tak spadniesz. No. Psuje się opinia osób takich jak ja. Nie wiem, Grzegorz, tarocistka, Agnieszka, chłopaki z Cedrowych. To są te trzy osoby. I ja. To są te trzy osoby, które wiem, jakimi są ludźmi, co robią, jak są ostrożni w działaniach. I to są takie osoby, którym nie wolno psuć opinii przez takie patałaństwo. Takie, które po prostu jest naciągactwem. 2 lata temu była afera z panem C. Z panią J. Ile ja miałam hejtu tutaj. Teraz też już się spodziewam, że zaraz będę miała maile na zasadzie, bo mycie tam coś. No proszę, żyję, mam 2 rączki, 2 nóżki, coraz zdrowsza, piękniejsza, ładniejsza, młodsza, bogatsza. Faktycznie. Tragedia. Ale to po prostu jest moja pozytywna energia i pozytywne nastawienie. Była afera też właśnie a propos pęta. Są to osoby, które mówią, zakopiemy twoje zdjęcie na cmentarzu, bój się, daj nam 150 tysięcy za to, że cię odczynimy, bo tam nie chcesz za coś zapłacić. Tak się nie robi. Nawet u mnie, jeżeli są magiczne działania i na przykład mam Szymonka, tutaj pracujemy nad jego mową, raz mi przysłała pani świeczkę, dowolność, olejek, list intencyjny i my działamy raz w miesiącu po to, żeby to odblokować. Wiecie, w magii chodzi o to, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Przejdziesz normalnie, nie będzie cię widać. Żeby była wymiana, żeby to miało ręce i nogi, ale żeby nie ukrzywdzić energetycznie. Gdybym ja robiła te wszystkie uroki miłosne, takie na pograniczu, nawet ja nie mówię o spętaniu i demonach, na pograniczu naruszenia wolnej woli, one by naprawdę działały wszystkie i ja bym miała już 3 Hogwarty. Ale ja będę miała Hogwart za uczciwą pracę i uczciwe podejście i po to jestem, żeby Was ostrzegać. I mówię, 2 lata temu wybuchła afera a propos zastraszania. To samo, zastraszanie, żerowanie na lęku, spętania. Niech małolaty próbują. Zobaczymy, gdzie ich dopadną raki, inne dziwne rzeczy. I tutaj nawet nie potrzeba żadnej ingerencji. To po prostu będzie się działo. Natomiast właśnie chciałam, żebyście rozróżniali uroki i ja też robię. Zawsze jak dostaję list, odszedł ode mnie mój ukochany, chciałabym polepszyć drogę. Moja odpowiedź, nie robię spętań. Odpowiedź widza. Nie chodzi mi o spętanie, tylko o urok. Wy dobrze, ale to nie zadziała. To nic, ale ja się upieram. Ale to naprawdę nie zadziała, jeżeli ma to naruszyć wolną wolę. Ale ja bardzo chcę spróbować, no to proszę bardzo, tak? Czyli mam 5000 dialogu, zanim się tego podejmę, bo wiem, że to jest takie, no polepszyć polepszy, jeżeli tylko nie naruszy chęci ucieczki tej drugiej osoby od ciebie. Natomiast spętania się nie bawię. Wiem, że mogę. No mówię, każdy jakąś głupotę kiedyś w życiu popełni. Ale znam konsekwencje i nie ważyłabym się przeciw moim jednorożcom wystosować czegokolwiek, co by było dla szkody dla nich. Mało tego, w mojej wieloletniej praktyce wróżki dobrze wiem, że za parę miesięcy tak naprawdę ta miłość, którą tak trzymacie, zamieni się w inną miłość i będzie tą miłością właściwą. Co tu w ogóle naruszać prawa wszechświata, dlatego że i tak
No nie ten Mietek, tylko inny Zenek będzie. To naprawdę. Ania mówi, że magia jest po to, by sobie pomóc pozytywnie, a nie straszyć. Dokładnie. I ja Wam zawsze mówię, że byłabym kiepską magiczką, gdybym nie miała fajnego życia. To nie jest tak, że ja nie mam problemów, bo nasza fizyczność nas ściąga do dołu. Zanim ja się w ogóle kapnę, że mogę coś magią zrobić, to też w ogóle szef bez butów chodzi. Ale generalnie nie brakuje mi finansów, nie brakuje mi zdrowia, nie brakuje mi energii, nie brakuje mi ludzi. Co więcej w życiu, prawda? Dlatego Wam zawsze powtarzam, że patrzcie, czy osoba, która dla Was czyni, sama jest zadowolona z życia. Bo tak jakbym była fryzjerką, w takiej fryzurze wystąpiła, jak dzisiaj, tłumaczy mnie to, że mi chora jestem, nie dali mi głowy umyć. Musi nie myję, jak się jest przeziębionym. To jakbym taką fryzjerkę bym zobaczyła, to bym w życiu do takiej fryzjerki nie poszła, więc wróżka też musi być energiczna, zadowolona i cudowna. A pamiętajcie, że najłatwiej żeruje się na lęku i strachu. Dlatego te ostatnie afery, które wynikają w postaci napisała do mnie, uważaj na panią, jest koło ciebie demon, coś tam, no to wyniknęło 2 dni temu. Dlatego robię ten film. Nie dajcie się zastraszyć. A potem wchodzę na profil, patrzę, a tam normalnie spętanie jest bezpieczne. No jasne, jak cholera. Nie wiem dla kogo. Przez moment dla portfela osoby tak mówiącej, a potem to i tak. Mało tego, nawet jeżeli ta osoba reklamuje spętania, tego nie zrobi. A czy Bogu dzięki w sumie, temu najlepszemu z Bogów. Ale oszustwo również będzie miało swoje karmiczne odbicie. Już nie dla Was, tylko dla niej. Rzucę się martwię o tę osobę, ale to tak po prostu mówię, tak to zauważam. Także, no i właśnie, to żerowanie na lęku, dlatego nowym jednorożcom, nowym osobom na kanale, nowym osobom na Instagramie, nowym osobom mówię tak, zanim się wystraszycie. Zresztą nawet daleko Helenka była też straszona. No. Jakiś czas temu. Zanim się wystraszycie, pójdźcie do mnie, do Grzegorza, tarociski Agnieszki, Cedrowych. Zapytajcie. Zapytajcie, bo nie wolno dać sobie żerować na swoim własnym lęku. A ludzie, którzy wchodzą w ezoterykę, nie wiedzą jeszcze, jak te prawa działają. Nie wiedzą, że nie postawisz kart bez pozwolenia. Znaczy, możesz próbować się wbić, ale to też jest syf. Bo nikt tego nie robi, tak naprawdę. No i właśnie, potem jak są spętania, to jest wiśnia ratuj. I ta wiśnia ratuj to się chyba zeźli i będzie za $1 000 000 normalnie ratować z tych spętań wszelakich. I tak jak mówię, te bezpieczne uroki macie na kanale. Spętania, zabawa z demonami. Każda kropka w pieczęci jest ważna. Specjalne miejsce. To nie jest tak, że sobie ktoś zrobi w domku. Chyba, że ma ten dom nastawiony po prostu już tam pieczęcie wyrysowane na podłodze. Mało tego, to jest bardzo działanie mentalne. Tutaj nawet niekoniecznie potrzebujecie gadżetów typu różdżki, szaty, czegoś. Działanie na mentalu. Nie wiem, czy wiecie, ale w magii to, że ja rytualnie mam te różdżki, kielichy, bo ja uwielbiam gadżety, ale tak naprawdę większość magicznych czynności ja robię w mojej przestrzeni magicznej, którą od lat tworzyłam i tam mam wszystkie artefakty. Ale to jest wszystko mental. O tym też nie wiecie, dlatego że o tym się nie mówi, że w pewnym momencie magia dzieje się tutaj, a nie tym, że stuknę 3 razy w dzwonek. Stukanie 3 razy w dzwonek jest świetne, pięknie wygląda, uwielbiam to. Jest to magia wizyjna. Razem możemy czynić, razem się zjednoczyć. Znacie po kolei pewne rzeczy, ale tak naprawdę działanie wszelkiego rodzaju magiczne potem odbywa się poprzez wolę maga, a nie jego, za przeproszeniem, kielich, różdżkę czy tubkę. No. To tak wygląda. A spętanie można rozpoznać, gdy ktoś na nas stosuje, czy zupełnie nie. Wiesz co, ja sprawdzam w kartach po prostu. To ja mam taką metodę, no jestem karciana, więc sprawdzam w kartach. Czy rozpoznać? Znaczy wiesz, jeżeli masz wrażenie, że logicznie nie znosisz osoby, a nielogicznie cię do niej ciągnie, może być to oznaka dobrego uroku, bo tak jak mówię, może znam 3 osoby, które zrobiłyby spętanie, bo wiem, że z pieczęciami, kabałą i różnymi takimi rzeczami mają do czynienia i kropka. Także to może być po prostu niezły urok. Tak? I to też już na granicy
naruszania wolnej woli, czyli tej czarnej magii, tak to nazwijmy. I to jest najczęstszy syndrom, że właśnie logicznie to nie znosisz w ogóle patałach jakiś, nie? A nielogicznie chce go mieć, chce z nim być. No to już wtedy się należy zastanowić, czy nie jest to jakiś niezbyt uczciwy urok, gdzie wierzę, że i szeptuchy takie stosują czasem rzeczy i osoby magiczne. Przy czym to też niesie konsekwencje. Natomiast jeżeli faktycznie robimy spętanie, i to mówię, to zabawa z demonami, to potem, żeby się nie okazało, że te demony również czerpią z Was, bo to również może być problematyczne. Tak patrzę, czy jeszcze coś chciałam powiedzieć. A, nie wiem, czy mówiłam, ale właśnie tam też było, że człowiek żyje normalnie, nie jest jak zombie. Tak, żyje normalnie, tak funkcjonuje, tak chodzi do pracy, ale może się okazać, że jest jak zombie w tym punkcie. Moja osoba. A to też rodzi patologiczne rzeczy. I to już nawet nie chodzi o to, bo ludzie piszą do mnie, ja się godzę na wszystko, nawet jak on będzie jak zombie. No to jest okej, no trudno, no chcesz mieć zombie, miej to. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Ale ja nie będę na siebie ściągała jakichś tam karmicznych rzeczy, ani na Was, bo mam trochę empatii, może nie wyglądam, bo jestem z tych wrzeszczących, jestem z tych ale trochę empatii mam i posiadam. Tak patrzę, czy macie jakieś pytania, kochani, jeszcze, bo ja tak się zagadałam i nawet nie patrzyłam za bardzo. Może macie jakieś pytanka. Także to, co macie u mnie na kanale, te miłosne uroki, to mówię, jak ma pomóc i tylko wzmocnić, bo jest szansa, bo gdzieś w przeznaczeniu, bo fajnie, bo macie być razem, tylko komuś odbiło, pitolło. Może tak być. To super działa. Spętania, po pierwsze, prawie nikt nie zrobi, po drugie, nawet jakby miał zrobić, to nie zrobi, bo nie musi. To jest właśnie przewaga prawdziwej magii nad domorosłym. Jestem szeptuchą, moja matka była szeptuchą i w ogóle coś tam. Nie musisz. Nie musisz, bo i tak ci się wiedzie, że nie musisz naciągać innych. Te osoby nie żerują na strachu, są szczęśliwe, piękne, zadowolone, mają gębę na awatarze, a nie jakieś czarodziejskie kule, bo wiadomo wtedy, kto to jest, czy nie 15-latka, nigdy nie wiadomo, tak Dorota mówi, nigdy nie wiadomo, kto siedzi po drugiej stronie. Nigdy nie wiadomo. I to chyba tyle, co chciałam powiedzieć, żeby ostrzec. Może nie przestraszyłam, ale pomyślcie, zanim zrobicie cokolwiek magicznego. Ja naprawdę mam tyle roboty z kanałem, z grupą, kursami, webinarami, coś. Ja nie musiałabym nawet robić magicznych rzeczy. Dlatego też nie latam i nie mówię, że nie straszę, że a może powinnam zacząć. I byście uwierzyli, bo 20 lat mówiłam prawdę, to byście uwierzyli, jakbym Was zaczęła straszyć, więc nie zacznę. Taka będę. Myślcie po prostu, kochani. Myślcie o sobie, myślcie o swoich dzieciakach. Myślcie o swojej przyszłości, o tym, żeby genetycznie nie przekazywać pewnych obciążeń energetycznych. Mówi się, ciągną się orszaki astralne, obietnice, ciągną się karmiczne pierdoły różne i Wy macie to zrobić. To nie o to chodzi. A posiadanie człowieka jest niemożliwe. Nie można posiadać człowieka. Można go posiadać magicznie, ale to nie jest dobre. Dokładnie tak. To chciałam Wam powiedzieć. I pamiętajcie, że bezpieczne spętanie jest jak bezpieczny gwałt. Nie istnieje. Jest naruszanie wolnej energetyki, wolnego człowieka. I pytanie odnośnie, czy runy na tydzień żywioły będą? Nie wiem, zobaczę. Postaram się, żeby były. Macie energetykę tygodnia na kawie z wróżką, także też dobrze. Myślę, że te runy zrobię, czy to jeszcze dzień przed nami. Także co? Buziaki dla Was, do zobaczenia. Znowu z pół godziny przerwy. I się spotykamy. Adam tutaj mówi, jak ktoś umie zrobić spętanie, to głośno nie mówi, tylko robi. Znaczy może mówić, ale nie robi, tak to powiem. Znaczy robi, jak jest kretynem czasem. Ale słuchajcie, każdy mag kiedyś był kretynem. I raz zrobi, a potem już nie zrobi. Bo potem mu wyższe istoty powiedzą, co o tym myślą i gdzie są konsekwencje i gdzie go w dupę kopnąć. No, ale to się o tym nie mówi, to się tylko tak zaznacza, że nie próbujcie, bo się przetestowało, nie tędy droga, nie tędy droga. Prawdziwy mag, który potrafiłby zrobić spętanie, po prostu nie będzie tego robił, bo nie ma takiej potrzeby, bo nie musi naciągać na kasę, bo ją ma, bo nie musi szukać klientów, bo ich ma. Po prostu nie musi. Jest jak BMW. Jedzie po tej drodze życia i nie musi. Dokładnie tak. Czy będzie live na YouTubie? Może za pół godziny zobaczę. Wejdę, muszę telefon podładować, bo cały zładowałam dzisiejszymi
live'ami. Mam tylko prośbę. Może to nie jest najmądrzejszy, najbardziej merytoryczny film w moim życiu, ponieważ jest beznotatkowy. A ja lubię mieć notatki, wtedy mam po kolei wypunktowane, co wam chcę powiedzieć. Ale prosiłabym, udostępniajcie go, gdzie możecie. Z tego względu, że to jest ważne. To jest ważne, że uroki miłosne można robić, setki, tysiące lat są robione. W jaskini już pewnie mieszano dwa ziółka, żeby podać ukochanemu ten lubczyk. To jest w porządku. Spętania nie są w porządku, nie są bezpieczne. I nie powinno się ich robić ze względu na własne dobro chociażby. No, także udostępniajcie, gdzie się da, żeby jak najwięcej osób to, żeby to taką antyreklamę zrobimy wszystkim naciągaczom i partaczom, żeby opinii dobrych wróżek nie psuły. Tak jak wam mówię, i vlogi, i wszystko, ja wam się pokazuję, jak żyję, żeby nie było, że coś tam oszukuję. Staram się jak mogę, a potem przyjdzie taki partol i o. I o! Buziaki dla was, do zobaczenia, teraz postaram się was magicznym palcem wyłączyć. Na szwedzkiej grupie tłumacz. Wiesz co? Postaram się na YouTubie włączyć napisy. Jeżeli jesteś w stanie to zrobić, to po prostu, żeby to poszło w eter. To jest ważne. To jest chyba jeden z ważniejszych, mówię, mało może merytoryczny, ale jeden z ważniejszych filmów i przekazów, które chciałam wam przekazać.